Szanowny panie marszałku, najliczniejszego od 556 lat Sejmu. Nieprawda, panie Szanowny pośle. Mamy tyle wygaszonych mandatów, że nie jest to najliczniejszy Sejm. Szanowny panie nieobecny premierze, najliczniejszego od 106 lat rządu. Osiągnął pan premier... Szanowni państwo, nieobecnego premiera, powiedziałem to, 100% przewodniczących pana komisji śledczych osiągnęło dno chamstwa, arogancji oraz prymitywizmu, posuwając się do prostackich insynuacji oraz obrażania świadków. Pana komisje wyglądają jak sąd Ku Klux Klanu. W tym tygodniu od przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego usłyszeliśmy informację, że komponent kolejowy CPK, który jest już zaprojektowany, jest praktycznie w trakcie realizacji, zostanie zlikwidowany i wycofany do etapu koncepcyjnego, gdzie rząd i CPK będzie się dopiero, spółka CPK będzie się dopiero zastanawiać nad tym, jak ten komponent ma wyglądać. To oznacza kilka lat opóźnienia w realizowaniu CPK, oznacza miliardowe straty dla polskiej gospodarki i oznacza, że będzie to prawdopodobnie pierwszym krokiem do likwidacji również projektu lotniska. Bo po co nam lotnisko w Baranowie, skoro nie będziemy mieli torów, które do tego lotniska będą prowadziły? Zapewne taką usłyszymy argumentację już za kilka tygodni czy miesięcy od pana Laska. Jestem warszawiakiem i chciałbym bardzo, żebyśmy uznali język warszawski za język lokalny. Jestem wielkopolaninem. Proszę uznać moje dialekty za dialekty mniejszości narodowej. Kaszubi, proszę bardzo. Mazowsze, proszę bardzo. Proszę państwa, Polska Rzeczpospolita jest krajem, który składa się z różnego rodzaju nacji. Ludzi, którzy wychowali się wspólnie, kształtują swój światopogląd, swoją ojczyznę. I też oczywiście mogę mówić, że jestem warszawiakiem, ale moją ojczyzną jest Polska. Tylko tyle, że to niczego nie zmienia. Ja jestem Polakiem przede wszystkim, potem warszawiakiem. I tutaj chyba jest klucz sprawy. Państwo myślicie, że dobrymi chęciami cokolwiek się zbuduje. Otóż dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To, że dzisiaj mówicie po to, żeby ktoś wam oklaski bił, stanowi jedynie o tym, że nie macie wyobraźni przestrzennej. Otóż pierwszym krokiem, z tej mównicy dziś padło to kilka razy, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest uznanie mniejszości, a trzecim separatystyczne ruchy doprowadzą do wydzielenia albo chęci wydzielenia części polskiej terytorium. A ten jegomość, który tam ciągle drze się w tej fladze żółto-niebieskiej, ostatnio powiedział, że ma obywatelstwo polskie, ale nie jest Polakiem. Jeżeli to jest dla was autorytet, albo jeżeli to dla was nie jest wykrzyknik w tym parlamencie, to kogo wy tu reprezentujecie? Rzeczpospolitą czy partykularne interesy grup społecznych, które chcą separatystycznych ruchów w Polsce? Nie możemy do takich rzeczy dopuszczać. Myślcie, co robicie. Europoseł Kochut. Najpierw musimy zamknąć sprawę uznania języka śląskiego za język regionalny. Później, niezależnie od tego, czy prezydent Duda podpisze ustawę, czy nie, jako Nowa Lewica złożymy projekt ustawy w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. To na pewno wydarzy się w tym roku. Pani marszałek, ten człowiek ponownie przeszkadza w wykonywaniu posła mandatu. Nie przeszkadza. Panie pośle, proszę wykonywać na mandat. To jest skandal, pani marszałek. Przeszkadzają mi ludzie z galerii, widzowie. Proszę odnotować w protokole, że z galerii zniesiono okrzyk "tak będzie". Panie pośle, ja bardzo proszę o to, żeby marszałek prowadził obrady i o ile pamiętam, nigdy nikomu nie przeszkadzały oklaski w wypowiadaniu, w wypowiedziach. Bardzo proszę kontynuować swoją wypowiedź. Okej, ja panu pozwolę dokończyć swoją wypowiedź. Proszę przekazać pani marszałek Niedzieli, żeby powstrzymała się od dyrektyw językowych, które adresuje do posłów regularnie. Pani marszałek Niedziela, jeżeli chce pouczać posłów, jakie słowa czy związki frazeologiczne mają prawo obywatelstwa w Wysokiej Izbie, to ich marszałek Niedziela
skonstruuje projekt zmiany regulaminu Sejmu, niech przedstawi załącznik słów preferowanych i słów zakazanych, sformułowań dozwolonych i niedozwolonych i niech Wysoka Izba dyskutuje. Jeżeli przyjmie taką obłędną zmianę regulaminu, to będzie to temat do dalszej ciekawej dyskusji. Ale póki nie ma takich zmian w regulaminie, niech pani marszałek Niedziela łaskawie skorzysta z okazji do siedzenia cicho, kiedy przemawiają posłowie na Sejm, nie używający słów bardzo, uznanych pośle. Powszechnie za obelżywe. Pani marszałek, Wysoka Izbo, roztomili posłowie. Chciałabym wam przedstawić Trutkę i Alojza. Chciałabym wam powiedzieć, że śląskiej godki nie należy się bać. Tak jak nie należy się bać Trutki i Alojza. Kiedyś, bo to są śląskie byboki, kiedyś nimi straszono małe dzieci. A dzisiaj to są wszystkie sympatyczne stworki, postacie z bajek. Dzisiaj są książki o bebokach. Są wycinanki, są przeróżne gadżety. Na katowickim Nikiszowcu jest taki specjalny sklep, Kryska. Tam można kupić przeróżne sympatyczne rzeczy z śląskimi bebokami. Ponieważ śląski bebok promuje Śląsk. Można beboki spotkać w przeróżnych zakątkach Śląska. I ja tymi śląskimi bebokami będę promować Śląsk i śląską godkę. Bo ja chcę odczarować śląską godkę, bo śląskiej godki nie można się bać. Śląską godkę trzeba kochać, tak jak my kochamy Śląsk i śląską godkę. Szanowni Państwo, to są przesympatyczne stworki. Naprawdę, nie ma się czego bać. Dziękuję bardzo, pani poseł. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Uważam, że sprawa nadużywania kontroli operacyjnej, zwłaszcza Pegasusa, oraz ma fundamentalne znaczenie dla opinii publicznej. W dobie nowoczesnych technologii rodzi się pokusa, aby sięgać po łatwe rozwiązania w pracy operacyjnej. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, jest to także poważne ryzyko polityczne, które ma wpływ na system rządów i na sposób sprawowania władzy. W interesie nas wszystkich jest to, aby sprawa została kompleksowo wyjaśniona, abyśmy wyciągnęli z niej wnioski, aby osoby poszkodowane miały prawo do rekompensaty, aby winni zostali ukarani. Bo taka historia jak inwigilacja za pomocą Pegasusa, jako metoda sprawowania władzy nie może się powtórzyć. Pani marszałek, panie ministrze, słuchałem uważnie pańskiego sprawozdania. To taki jeden wielki kapiszon był, wie pan. To taki balonik, który nadmuchano przez ostatnie dni. Miał pan podać tutaj dzisiaj całej opinii publicznej wstrząsające informacje. A co pan podał? Mniej niż podają media od rana. To jest najciekawsze. Jest pan prokuratorem generalnym. Mówi pan o szeregu osób z życia publicznego, które były podsłuchiwane. Chodzi o te 500 osób przez te kilka lat? O ile osób chodzi? Ilu polityków jest tu wśród tych osób? Ilu polityków opozycji? Ilu polityków jest wśród rządzących? Proszę powiedzieć to. Dlaczego pan tego nie powie? Jest pan prokuratorem generalnym. Pan mówi, że zespół śledczy będzie przekazywał na bieżąco informacje opinii publicznej. I to jest istota pańskiego działania, panie prokuratorze. Bo wy gracie tym. Wie pan, jaka jest najważniejsza informacja z pańskiego przemówienia? To, że wszystkie podsłuchy były legalne. Pan tego nie powiedział, ale pan nie powiedział, że były nielegalne. Więc ja sobie już jako inteligentny człowiek dopowiedziałem to, czego pan nie powiedział. Dziękuję bardzo. Zgodzimy się, panie ministrze, prokuratorze generalny, że wiele nagromadziło się nieprawości za sprawą rządów Zjednoczonej Łże Prawicy. I nie wiem tylko, czy zgodzimy się co do tego, że jedną z tych nieprawości jest nierozliczanie, dostatecznie energiczne, nieprawości za poprzedniego reżimu, którego współtwórcy, uczestnicy dzisiaj zasiadają w Wysokiej Izbie i zasiadają także w gabinetach i sprawują nadzór, kontrolę i dowodzą także polskimi służbami. Im dłużej, im częściej wymawiane jest w Wysokiej Izbie słowo magiczne Pegasus, słowo tego sezonu, tym silniejsze wrażenie, że to jest bardzo użyteczne narzędzie do stawiania zasłony dymnej nad innymi
innymi przejawami inwencji funkcjonariuszy tych niedobrych gliniarzy. No i cóż, oskarżycielskim palcem tutaj wskazuje przedstawicieli Zjednoczonej Urze Prawicy, którzy tego nie rozliczali, którzy dopuścili do tego, że zostały umorzone rozmaite jakieś tam postępowania, śledztwa, w których przechodziły tak znakomite persony, jak właśnie generał brygadier Bondaryk, ba, pan minister Cichocki, jako sprawujący dziś minister, szef kancelarii marszałka Sejmu, w swoim czasie sprawujący nadzór nad działaniem służb trzyliterowych. No a za tamtych czasów mamy przecież sprawę inwigilacji podsłuchów dziennikarzy, naruszanie tajemnicy dziennikarskiej i media waszej, szanowna Zjednoczona Urze Prawico, waszej otuliny propagandowej publikowały w swoim czasie takie listy inwigilowanych dziennikarzy. No cóż, kiedy nie doprowadziliście tego do jakiejś puenty, nie postawiliście kropki nad i, może uczyni to pan minister Bodnar. Może pan minister Bodnar wróci do tych wszystkich nielegalnych podsłuchów. Zapytam, panie ministrze, czy dalej praktykuje się i czy na pańskiej wachcie, czy pan by to tolerował, żeby praktykować takie podstępne działania, jak na przykład zlecanie podsłuchu nielicencjonowanego przez sąd w ramach szkolenia adeptów tajnej służby. Podaje im się jakieś tam numery, których mają słuchać, notować, wyłapywać, ale to jest wszystko w ramach szkolenia, prawda? Nie ma żadnej operacji, nie ma żadnego kwestionariusza, który byłby formalnie założony. Czy to się dalej dzieje? Czy to się dalej dzieje? Pani marszałkini, Wysoka Izbo. W obecnym kształcie Trybunał Konstytucyjny jest bombą podłożoną pod demokrację. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego w obecnej formie, wbrew swojej nazwie, nie jest ochrona, ale zniszczenie państwa prawa i utorowanie drogi do dyktatury Jarosława Kaczyńskiego. Zasiadają w nim dublerzy, dublery dublerów, dublerzy dublerów i kucharki. Mierni, bierni, ale wierni. Pawłowicz, Piotrowicz, Przyłębska to patologia wymiaru sprawiedliwości. Na końcu, jeżeli mogę, ja bym się chciał odnieść, panie pośle, przepraszam, że po raz kolejny to czynię, ale czuję głęboką, nieprzepartą potrzebę zrobienia tego. Tak? Pan poseł często używa takiego słowa eurokołchoz, krytykując wszystko, co europejskie. Tak? Nie, Europę sobie bardzo cenię. Okej, okay. No właśnie, to ja mam nadzieję... To właśnie ja mam nadzieję, że w tej krytyce tego wszystkiego, co europejskie albo co związane jest z integracją europejską, pan poseł mimo wszystko docenia działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którego to orzecznictwa pan poseł stał się beneficjentem. W 2014 roku pana posła reprezentował wtedy świętej pamięci Stefan Hambura w wyroku Braun przeciwko Polsce. No i ten Trybunał w Strasburgu właśnie, ta instytucja europejska jednak stwierdził, że należy panu zadośćuczynić. 8 tysięcy zwrotu odszkodowania, które zostało uznane, bo Trybunał uznał, że doszło do naruszenia wolności słowa, plus 3 tysiące zwrotu kosztów sądowych i 3 tysiące zadośćuczynienia. To ze Strasburga to przyszło. I dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby przypominać ważne fakty dla debaty publicznej, bo to jest ważne orzeczenie z punktu widzenia kształtowania standardów wolności słowa, wolności opinii, wyrażenia różnych poglądów w debacie publicznej, ale mówię o tym dlatego, że także ten sam Europejski Trybunał Praw Człowieka odniósł się 2 lata temu do tego, co pan tak właśnie mówi, do agentów zagranicznych, do tej ustawy rosyjskiej o agentach zagranicznych. Nie, akurat Stany Zjednoczone nie są częścią systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale odniósł się w sprawie Eco Defense i inni przeciwko Rosji i stwierdził, że tego typu ustawy naruszają wolność zrzeszania się. Dziękuję bardzo. Szanowna pani marszałek, pan minister wymienił moje nazwisko kilkakroć, ale z wszystkich głębokich błędów, w których tkwi z całym szacunkiem pan minister i jego tutaj poplecznicy, którzy tak naprawdę nie mają żadnych argumentów i dlatego najczęściej, jak już nie ma
jak już nie ma co powiedzieć, no to jest albo piekło kobiet, albo reductio ad Putinum, tak? I to ma wystarczyć za argumentację, więc wszystkich tych błędów sprośnych i niebyłobrzydłych, panie minister, panie ministrze, w które pan popadł, chciałbym zaakcentować ten jeden. Proszę nie utożsamiać Europy z eurokołchozem. Proszę nie utożsamiać tego szkodliwego projektu politycznego, totalniackiego, zamordystycznego, z piękną rzeczywistością historyczną i geograficzną. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie pośle. Wyłącza mi mikrofon, pani marszałek? Panie pośle, tak, ponieważ umówiliśmy się na minutę i ja dochowuję swoich umów. Bardzo proszę, żeby pan poseł też dochowywał umów. Jeśli się umówiliśmy na minutę, to na minutę. Wniosku formalnego, czy mogę zabrać głos? Panie pośle. Chciałbym głos, wniosek formalny. Wprowadziłam pan... Nie, panie pośle. Sposobu prowadzenia panie dyskusji. Pośle, jesteśmy pod koniec dyskusji. Pan zgłosi po zakończeniu tej dyskusji, dobrze? Dobrze, zgłoszę wniosek. To pan bez zgłosi, Proszę usiąść. Panie pośle, wychodzi na to, że stosowanie powagi Sejmu przeszkadza panu w wypowiadaniu swoich racji. Umówiliśmy się, pan prosił, ja dałam minutę. Wyłączenie mikrofonu po półtorej minuty jest całkiem normalną rzeczą. Ja prosiłam, żeby pan się zmieścił w minucie. Dziękuję bardzo.